Krakowskie Przedmieście rzeczywiście jest najlepszym miejscem, żeby ulokować strefę, która przed Krakowem wita pielgrzymów właśnie w Polsce, ale dla nas pewnie cenniejsze jest ulokowanie jej między Placem Piłsudskiego, a właśnie placem przed Kościołem Świętej Anny. I to jest związane też z opowieścią, którą przygotowaliśmy dla pielgrzymów, bo chcemy im opowiadać właśnie o solidarności, o Polsce dynamicznej, wolnej, ale Polsce też świadomej swojej kultury, swojej tożsamości. Ten Plac Piłsudskiego, Plac Zwycięstwa, 79 rok, to jest na pewno coś, z czym kojarzą pielgrzymi Polskę, bo dla większości Polska to także Jan Paweł II i o tym też nasza opowieść jest. Przygotowaliśmy dla warszawiaków i dla pielgrzymów ze Światowych Dni Młodzieży, czyli można powiedzieć dla całego świata, bardzo intensywną ofertę w naszej miejskiej strefie kultury. Na Placu Piłsudskiego będzie działał specjalny namiot promocyjny, z którego będziemy mogli wysłać takie oto specjalne kartki z Warszawy. Te kartki wraz ze znaczkami, są ich tysiące przygotowane, mam nadzieję poszybują dzięki pielgrzymom, ale również dzięki warszawiakom i wszystkim uczestnikom, którzy dzisiaj się pojawią w cały świat. W ten sposób pozdrowimy swoich bliskich, znajomych i przyjaciół. Te kartki są różne z przodu, ale również mają różne teksty w różnych językach z drugiej strony wraz z naszymi pozdrowieniami. Miejska Strefa Kultury opowiada o solidarności, miłosierdziu, opowiada o Janie Pawle, opowiada o Polsce, opowiada o Warszawie. Jest tak chyba z Janem Pawłem II, że my się za bardzo do niego przyzwyczailiśmy i wraz na nowe pokolenie, które już tego Jana Pawła II słabo zna i w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie chcemy pokazywać Jana Pawła II jako osobę z krwi i kości. To nie ma być monument, to nie ma być tylko święty, tylko to ma być człowiek, który zmieniał rzeczywistość. To był człowiek, który potrafił wziąć to, co jest najpiękniejszego w Polsce i to pokazać całemu światu. Jestem wolontariuszem pracującym na wystawie Źródła. Jest to wystawa poświęcona historii Polski od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Wszystkie opinie są bardzo pozytywne. Najczęstszym słowem powtarzanym przez osoby opuszczające wystawę jest określenie piękna, cudowna, zaproszę rodzinę, bliską. Bo już wczoraj mieliśmy doświadczenia tych grup, które przychodzą żywiołowo, zatrzymują się, śpiewają, tańczą i idą dalej zwiedzać Warszawę. I w taki sposób chcemy im towarzyszyć, opowiadać. A jak to robimy? Poprzez warsztaty dla tych, którzy mają chwilę więcej, więc w formie warsztatów możemy im opowiedzieć, poprzez debaty i każdy dzień się kończy koncertem, czyli takim elementem żywym, ale także i narracyjnym, bo opowiada o tych treściach, które przekazujemy, a są to solidarność, miłosierdzie, czyli temat Światowych Dni Młodzieży oraz Warszawa i oczywiście Jan Paweł II. Światowe Dni Młodzieży, które tutaj organizujemy w Warszawie, one są tylko częścią Światowych Dni Młodzieży, które swoją kulminację będą miały w Krakowie, kiedy młodzież z całego świata będzie mogła się spotkać z papieżem Franciszkiem. I to jest dość rzadka sprawa, bo to zwykle w Warszawie liczymy na to, że to inne miasta przygotowują nas na Warszawę, a tym razem Warszawa przygotowuje ludzi z całego świata na Kraków i bardzo do Krakowa zapraszamy, który przez te kilka dni będzie duchową stolicą Polski. Mam nadzieję, że wyjadą do Krakowa, a potem do siebie, do kraju z niezapomnianymi wspomnieniami z Warszawy i z gościnności, którą wszyscy tutaj przyjmujemy, którą przyjmą ich warszawiacy i nasze miejskie placówki, i nie tylko miejskie.